Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich posiada kilkanaście kierunków kształcenia zawodowego i ogólnego. W każdym z nich niektóre zagadnienia można poruszać w formie warsztatów, na których mistrzowie w danej dziedzinie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z uczniami. Tak było na warsztatach chemicznych w tej szkole, na których mistrzami byli pracownicy naukowi Wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Wy jesteście gospodarzami i to wy prowadzicie pierwsze zajęcia, więc życzę wam powodzenia. Podnieście poprzeczkę, niech państwo trochę popracują też. Niech się fajnie zadzieje, mam nadzieję, że to będzie ciekawy dla was czas, dobry czas, a później po zajęciach będziecie mogli pewnie pozadawać sobie pytania, popytać, jak to wygląda to studiowanie na uczelni wyższej. Wiadomo, że w edukacji nie ma lepszych metod nauki jak naoczne doświadczanie tego, co wynika z teorii. Szczególnie to chemia pozwala na eksperymentowanie w pracowni i przeoblekanie w doświadczalne fakty tego wszystkiego, co znajduje się w podręczniku. A już dokonywanie tego z pracownikami naukowymi wyższej uczelni daje w tym względzie wyjątkowe możliwości. Przyjechaliśmy się spotkać z młodzieżą i powiedzieć kilka słów o studiowaniu, ale przede wszystkim chcieliśmy wspólnie wykonać pewne eksperymenty. Uczniowie przygotowali dla nas eksperymenty z zakresu kuchni molekularnej, a my będziemy wykonywać eksperymenty razem z nimi i poprosimy ich, żeby sami eksperymentowali z wykorzystaniem geokompozytów sorbujących wodę. Uczniowie szkoły w Rakowicach Wielkich na co dzień odbywają lekcje w pracowni chemicznej. To, co się w niej dzieje, odpowiada jednak temu, co znajduje się w szkolnym programie nauczania chemii. Spotkanie z naukowcami uniwersyteckimi to zatem okazja do podejrzenia nauki tej przez duże N. Robiliśmy spaghetti z kawy w formule żelującej i kuleczkowanie z bubble tea. Ostatnio robiliśmy na przykład właśnie mydełka z oleju kokosowego i oliwy z oliwek. Przyjechaliśmy dzisiaj, żeby pokazać troszeczkę naukę od kuchni. Pokazać, jak wygląda praca naukowca, jak przeprowadzamy eksperymenty. Pokazać młodzieży, że nauka jest ciekawa, nauka również może być zabawą, ale przede wszystkim to, że nauka może być użyteczna. Nie jest to moja pierwsza współpraca ze szkołami. Współpracowałam już ze szkołami podstawowymi w ramach projektu Dobry Start, który był organizowany na Uniwersytecie Przyrodniczym. Natomiast były to szkoły podstawowe, klasy 6-8 i również w takiej konwencji warsztatowej prowadziliśmy z dziećmi zajęcia. Natomiast pierwszy raz jestem w odwróconej sytuacji, że stoję po drugiej stronie stołu laboratoryjnego i to młodzież, i to no już młodzi ludzie uczą mnie, pokazują mi, czym się zajmują, jak chemia przygotowana przez nich może być interesująca i że nauka również może być ciekawa, może być zabawą. Także pierwszy raz w takiej konwencji jestem i muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podoba. Bo uczniowie, poza tym, że chłonęli tę wiedzę, którą przekazywali mi goście z Wrocławia, to również sami przygotowali doświadczenia, które im zaprezentowali. Nie mamy doświadczeń z chemią molekularną, więc była to dla nas niesamowita niespodzianka. Muszę przyznać, że pewne czynności wykonywaliśmy już w laboratorium, bo to są czynności, które są związane z prebaratyką chemiczną. Ale tak naprawdę, kiedy zapomnimy o chemii, a słyszymy, że tworzymy kuchnię molekularną, wszyscy mają jakieś takie lepsze nastawienie, przyjaźniej do tego podchodzą i też, co najważniejsze, później można spróbować, co się wytworzyło, ponieważ produkty są jadalne. Tajniki kuchni molekularnej przedstawiła na tych warsztatach Magdalena z klasy o profilu policyjnym. Opowiadałam o kuchni molekularnej. I czym jest właśnie kuchnia molekularna? Jest to rodzaj gotowania połączony z właśnie naukowym, z chemią. Po prostu łączymy chemię z gotowaniem i możemy smakować różnych produktów, które są wykorzystywane również w doświadczeniach chemicznych. Kuchnia molekularna nie ma nic wspólnego z użyciem produktów chemicznego pochodzenia, ponieważ bazuje wyłącznie na produktach naturalnych. Wykorzystuje się w niej jedynie procesy chemiczno-fizyczne, by otrzymać odpowiedni efekt.
Robiliśmy napar z mięty z kawiorem oraz żelki kawowe oraz herbaty owocowej. Żelkami zajmowały się dziewczyny z drugiej grupy. Był tam używany agar, który je żelował i później schładzaliśmy je w lodówce, żeby zrobiły się z tego żelki, po czym mogliśmy to zjeść. Goszczący w szkole naukowcy to pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego. Dlatego uczniowskie prezentacje z nieco innej dziedziny mogły i na nich zrobić wrażenie. Kuchnia molekularna, czyli metody sferyfikacji żelewania przypadły Państwu, a właściwie naszym gościom, do gustu i pojawiły się uśmiechy na twarzy i wydaje się, że nawet nasz owocowy kawior zasmakował. Natomiast nasi uczniowie dzisiaj będą mieli możliwość też wykonywać pod okiem pracowników akademickich doświadczenia, zdaje się, dotyczące absorpcji. A podobieństwo obu dziedzin, czyli inżynierii środowiska oraz kuchni molekularnej, przejawia się w tym, że ich naukowa teoria może być bezpośrednio aplikowana w działaniach dotyczących codziennego życia. Przez to dziedziny te stają się też bliższe młodym adeptom nauki. Dzisiejsze zajęcia to rewizyta. W grudniu byliśmy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Instytucie Inżynierii Środowiska. Tam uczniowie mieli zajęcia laboratoryjne i doświadczenia z chemii. Pracowali wówczas tak samo jak studenci, mieli tak samo wysoko podniesioną poprzeczkę, ćwiczenia robili dokładnie takie same jak studenci. Pięknie sobie poradzili, byliśmy z nich dumni. No i dzisiaj jest to rewizyta, spotkanie u nas na terenie szkoły i dziś przedstawiciele uczelni pracują z naszą młodzieżą. Nasza młodzież wraz z nauczycielem chemii przygotowali warsztaty. To zadowolenie obu partnerów z efektów wspólnych działań może zaś skutkować tym, że podpiszą umowę na dłuższą współpracę szkoły z uniwersytetem właśnie w sprawie organizowania zajęć dydaktycznych.